To jest chyba temat, który pojawia się prawie tak często jak obecnie sztuczna inteligencja. Natomiast dlaczego jest to popularne i dlaczego firmy i konsumenci są bardzo zadowoleni z tego modelu biznesowego? Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Subskrypcja jako subskrypcja jest to generalnie model, nic innego jak model biznesowy, który dla przedsiębiorcy jest o tyle korzystny, zaraz o tych korzyściach też jeszcze powiem, że zmniejsza koszty pozyskiwania klientów. To jest taki główny czynnik, dlaczego firmy się na to decydują. To jest jedna rzecz. Po drugie, możemy sobie pewne procesy w firmie uschematyzować. Nie mamy takiej sytuacji, że musimy walczyć o klienta cały czas, robiąc jakieś marketingi i tak dalej, i tak dalej. Mamy już tego klienta i on z nami może współpracować, może odejść. Różnie to bywa. Natomiast w postaci subskrypcji, jeżeli jesteśmy, jakby dobrze go obsługujemy, czy świadczymy mu dobre produkty, usługi, wówczas jest większe szanse, że on będzie z nami dłużej w modelu subskrypcyjnym. Natomiast konsumenci sobie również chwalą, zresztą my wszyscy, tak, korzystamy. Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno każdy gdzieś już słyszał, Netflixie. Więc to są rzeczy, to są firmy, które wdrożyły już i bardzo sobie właśnie o tych firmach też chciałem wam powiedzieć. Jeżeli korzystacie, nie wiem, z cateringu na przykład, Matchfit przykład, czy jakikolwiek inny, to można powiedzieć, że jest subskrypcja. Właśnie Netflix, nawet Żabka wprowadziła subskrypcję na kawę, nie wiem, czy słyszeliście o tym, tak, płaci się miesięczny abonament i ma się kawę. Także wszystkie firmy, nawet można było się tego nie spodziewać, że firma, która jest sklepem, w sensie ma w całej Polsce niemało sklepów spożywczych, również znajdzie sposób na to, żeby wdrożyć subskrypcję. Tak samo jest, nie wiem, właśnie z jakimiś takimi SaaS-ami, tak, to są wszystko subskrypcje, abonamenty, subskrypcje. I teraz pewnie zastanawiacie się, dobra, ale jak ja mogę wdrożyć w swojej firmie subskrypcję? No tak jak to zrobiła Żabka, na przykład znaleźć jakąś niszę czy coś, czego jeszcze nie ma. Natomiast można je również wprowadzić na usługi, na produkty. Takie miejsce miała dosyć słynna firma, która wprowadziła w Stanach subskrypcję na maszynki jednorazowe do golenia. I takich przykładów jest znacznie więcej. Mogą to być jakieś boksy subskrypcyjne, nie wiem, na przykład karma dla zwierząt. Przykładów można tak naprawdę podać w nieskończoność. I oczywiście usługi. No usługi chociażby takie, jakie my świadczymy w Worker, to są usługi na opiekę stron internetowych, natomiast są również firmy, które świadczą hosting, SEO, to też można powiedzieć, że jest jak najbardziej subskrypcja, ponieważ opłacamy gdzieś miesięcznie abonament i mamy świadczone usługi tak długo, jak płacimy, czy korzystamy z tego modelu biznesowego. I teraz on jest o tyle elastyczny, o tyle jest ciekawy, że mamy możliwość zrezygnowania z niego w każdym momencie, tak? Nie chcemy już korzystać, nie wiem, z jakiejś platformy streamingowej, po prostu rezygnujemy, anulujemy subskrypcję. Dlatego jest to znacznie wygodniejsze niż jakieś długoletnie umowy czy zobowiązania. Dlatego ten model biznesowy staje się popularny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. I rośnie jak najbardziej jego zainteresowanie. Natomiast i tutaj jeszcze jest trzeci punkt, dostęp do platformy czy jakiejś społeczności. Tak zrobił na przykład Paweł Tkaczyk, właśnie zakładając Yggdrasila. Ja tutaj oczywiście nie robię reklamy, natomiast podaję przykład. I to bardzo ciekawe. Wdrożył, jakby stworzył platformę do takiego, można powiedzieć, networkingu, do komunikacji firmy, biznesmeni, różne osoby, które chcą gdzieś tam marketingowo się doszkolić, ale też czerpać jakieś materiały, muszą zapłacić subskrypcję, żeby mieć dostęp do danych materiałów, czy móc się komunikować, kontaktować z innymi osobami, które mogą być też potencjalnie zainteresowane usługami. Także to jest właśnie... Jeszcze o tych korzyściach. To jest bardzo istotny slajd, ponieważ firmy czasami boją się go wdrażać. Uważają właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, że to nie jest dla nich. Natomiast tutaj akurat trzeba sobie powiedzieć o tym, o czym wspomniałem na początku. Większa przewidywalność, większa stabilność. My mamy klientów, w sensie jeżeli mamy klientów subskrypcyjnych, tak, to my wiemy miesięcznie, jaki mamy
jaki mamy z tego profit. Nie ma skoków, tak, że robimy jakiś jeden projekt, projekt się skończył, teraz trzeba szukać nowego. Mamy taką zachowaną większą stabilność tego biznesu. Niższe koszty pozyskiwania klientów i to jest również fakt, ponieważ tutaj jest też podane źródło, nie wiem czy widać, w stronie Fast Company, że model subskrypcyjny trzykrotnie zwiększa wartość klienta w czasie, czyli te koszty nam maleją, bo jeżeli my pozyskamy raz klienta i on jest z nami w dłużej, no to automatycznie koszty pozyskania tego jednego danego klienta są najzwyczajniej w świecie niższe. Kolejna rzecz, sprawniejsze rozliczenia. No oczywiście, że tak, jeżeli mamy subskrypcję i nasi klienci mają podpięte swoje karty kredytowe i mają podpięte swoje karty płatnicze, to wówczas ten proces odbywa się niemal automatycznie, w zasadzie automatycznie, tak? Ponieważ przychodzi moment rozliczenia, jakby są pobierane te środki z karty i jest wystawiana faktura, automatycznie wysyłana, wszystko się dzieje poza nami. Więc to jest też taki dodatkowy z punktu widzenia, powiedzmy, optymalizacji procesów fajny model. Więc tutaj ta automatyzacja, wdrożenie tej automatyzacji można zrobić praktycznie do bezobsługiwalnego z poziomu obsługi klienta takiego procesu. Natomiast teraz tak, jeżeli już się zdecydujemy na wdrożenie tej subskrypcji, to trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz. To się nie może zadziać, jeżeli zależy też, jakie oczywiście świadczymy usługi, czy to są produkty. Nie możemy tego zrobić, ok, dzisiaj wprowadzamy subskrypcję i teraz klienci, wy już nie będziecie z nami współpracować w takim modelu jak dotychczas, że będzie faktura, tylko zamiast opłacania faktury, tam powiedzmy z dołu, czy klient ma 7 dni na opłacanie faktury, nagle będziecie musieli, masz podpiąć karty, żeby z nami dłużej współpracować. No oczywiście, że tak nie możemy tego zrobić, więc ta płynność jest dosyć istotna. Najpierw musimy przygotować OWU, jakby oczywiście przygotować całą tą otoczkę, czyli regulamin, stworzyć jakąś fajną komunikację z tym klientem i mu dać na przykład dwie opcje. Słuchaj, przejdź do nas na subskrypcję, zyskasz, nie wiem, 5% rabatu. W ten sposób go przekonać, a nie dawać, stawiać go przed faktem dokonanym, że albo subskrypcja, albo się żegnamy. No bo to wiadomo, że się nie sprawdzi. Nikt z nas tego też nie lubi, więc takie, to jest taka z pierwszej rzeczy. Druga rzecz, jak bardzo nam się to będzie opłacać, bo oczywiście ja tutaj się nie opieram, że każda firma się nadaje do tego, żeby wprowadzać produkty do subskrypcji, tak? Trzeba wiedzieć, czy tam usługi. Trzeba jeszcze wiedzieć, że są pewne po drodze koszty, z którymi musimy się zmagać. Czasem nie są to relatywnie wysokie koszty, no ale w zależności kto ma jaką marżę. Jest to na przykład bramka płatnicza, tak? Jeżeli podpinamy już, w sensie chcemy korzystać z tego modelu subskrypcyjnego, jest to bramka płatnicza, więc mamy jakieś tam prowizje. No to trzeba sobie wszystko przekalkulować. Kolejna rzecz. Z jakiej wtyczki w WordPressie chcemy korzystać? Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli już wybierzemy daną wtyczkę, to musimy się liczyć z tym, że jeżeli będziemy mieli przypływ klientów, będziemy mieli, nie wiem, 100 subskrypcji, 1000 subskrypcji, czy nawet te 10 subskrypcji, to jesteśmy już związani w jakiś sposób z danym rozwiązaniem. Bo jeżeli to rozwiązanie nam się nie sprawdzi, to teraz ciężko by było przekonać, czy powiedzieć 1000 klientom, słuchajcie, musicie jeszcze raz się u nas zarejestrować, ponieważ zmieniliśmy wtyczkę w WordPressie, nie? Ponieważ coś tam nam nie pasowało. Więc trzeba dobrać i dlatego sobie trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, zrobić naprawdę dobry research, jeżeli chodzi o taki biznesowy wewnętrznie. Właśnie, co jeżeli będę miał tych 1000 aktywnych subskrypcji? Czy ta wtyczka to pociągnie? Czy ona będzie miała dobry support? I tak dalej, i tak dalej. Czy ona będzie działać z moją bramką płatności? Ponieważ nie wiem, czy będziecie chcieli korzystać z PayU, czy będziecie chcieli korzystać ze Stripe'a, i tak dalej, musicie najpierw sobie jakby ustalić, czy połączenie na przykład, nie wiem, jakichś polskich bramek płatności będzie działało jak powinno z tą daną wtyczką. Natomiast na co w ogóle zwrócić uwagę przy wyborze takiej wtyczki? No to przede wszystkim, to nie muszę chyba mówić nikomu, kto tutaj siedzi, że musi być aktualizowana na bieżąco, jak wszystko zresztą w WordPressie. Natomiast jeżeli chodzi o wtyczkę do zarządzania subskrypcją, to jest o tyle istotne, jeżeli wybierzemy wtyczkę, która ostatnią aktualizację miała rok temu, czy jeszcze wcześniej, no to nie spodziewajmy się, że ta aktualizacja nadejdzie szybko i będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań. No oczywiście, jakie ma oceny, jaką ma ilość pobrań, czy to jest
jedna z jakichś popularniejszych wtyczek, czy to po prostu jest zrobione przez jakiegoś tam programistę niezbyt znanego. O tej bramce, w sensie o tej integracji z polskimi płatnościami, w sensie z polskimi bramkami płatności, to też już wspominałem, to jest bardzo istotne, jeżeli zależy też na jaki rynek będziecie chcieli wychodzić. Natomiast jeżeli na polski, no to też trzeba wziąć to pod uwagę. Kolejna rzecz, czy pozwala użytkownikom zarządzać swoją subskrypcją? Czy będzie tak, że jeżeli dany klient będzie chciał powiedzmy sobie coś zmienić, podpiąć inną kartę albo zmienić adres, to będzie musiał do was pisać, was angażować, czy będzie miał swój panel, w którym będzie mógł to zrobić? Czy ta wtyczka jakby pozwala na to, żeby móc sobie samemu zarządzać tą subskrypcją? Kolejna rzecz, czy możecie sobie ją przetestować przed zakupem? To jest fajna rzecz, ponieważ te wtyczki niejednokrotnie kosztują sporo. Natomiast wersje demo, czy jakieś sposoby na to, w sensie no, sposoby, właśnie jakieś wersje demo na to, żeby je przetestować przed zakupem, to jest szalenie istotna rzecz, zanim będziecie już chcieli konkretnie z nich korzystać. No i czy posiadają darmową wersję, natomiast czy też pozwalają na przykład pobierać opłaty startowe? Powiedzmy, że będziecie chcieli wdrożyć sobie takie rozwiązanie, że klient, który do was przychodzi, nowy klient, na start musi zapłacić 100 zł wpisowe, nazwijmy to. I teraz czy ta wtyczka na to pozwoli, nie? Więc to trzeba zanim, jak już wybierzecie tą wtyczkę, musicie sobie zrobić taką długą checklistę, jak chyba przy każdym projekcie, żeby sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli są tak, no to można ją testować. To też jest, niektóre wtyczki posiadają taką opcję okresu próbnego dla subskrypcji, czyli na przykład klient do was przychodzi, ma 7 dni triala, on sobie z tego czasu korzysta, podoba mu się wasz produkt, czy no, raczej usługa, i wtedy albo z wami będzie dłużej, albo rezygnuje. I tutaj jeszcze chciałem was zaprosić do pobrania darmowych e-booków z naszej strony, jeżeli ktoś by miał jakieś takie dodatkowe nie wiem, pytania, znaczy nie wiedział jak obsługa strony WordPress, nie mówię tutaj o obsłudze panelu administracyjnego, mówię tutaj bardziej o takich podstawowych rzeczach, które należy w WordPressie robić, czy jak zwiększyć konwersję w sklepie internetowym. Jeżeli ktoś z was prowadzi sklep internetowy, to ten jeden e-book na pewno wam się może przydać. Tam są ciekawe takie informacje o newsletterach, w sensie to, jak wdrożyć jakieś porzucone koszyki i tak dalej, i tak dalej. Takie haki, które mają gdzieś tam miejsce, trendy i myślę, że wam się przyda. Dziękuję bardzo za uwagę. Wielkie brawa!